okiem powiatu polkowickiego. Informacje, reportaże, podsumowania. Audycja sponsorowana. Prace młodych polkowiczan zostały wyróżnione przez Komitet Regionów. Wzięły udział w międzynarodowym konkursie plastycznym pod hasłem Mój region, nasza szkoła. Ten odcinek programu Okiem Powiatu Polkowickiego poświęcony jest właśnie uzdolnionym uczniom. Zapraszam! Uczniowie ze szkoły podstawowej nr 3 w Polkowicach odebrali nagrody, które przyjechały do nich z Brukseli. Wręczył je starosta polkowicki i członek Komitetu Regionów Marek Tramś. To on wytypował polkowicką szkołę do konkursu. W mojej ocenie jest to bardzo dobry przykład na działalność Komitetu Regionów, który powoduje, że wśród młodego pokolenia zainteresowanie Europą czy działalnością na forum europejskim rośnie i od kilku lat w ramach swojej przynależności do delegacji Polski właśnie w Komitecie Regionów organizujemy konkursy kierowane do młodzieży zarówno szkół podstawowych, jak i również szkół ponadgimnazjalnych. I bardzo się cieszę, że właśnie w tych konkursach plastycznych, które kierowane są do młodzieży szkół podstawowej, nasi uczniowie biorący w nich udział co roku osiągają bardzo dobre rezultaty. Wśród tych najlepszych są prace szkoły podstawowej nr 3 w Polkowicach. Jestem bardzo dumny w momencie, kiedy jestem w Brukseli w Komitecie Regionów i mogę te prace oglądać wyeksponowane w bardzo ważnych miejscach komitetu, w budynku. Wszyscy na nie zerkają, robimy sobie tam zdjęcia, no i budzi to podziw i szacunek dla młodego talentu. Mówi Marek Tramś. Laureaci otrzymali materiały plastyczne ufundowane przez Unię Europejską oraz dodatkowo upominki od starosty polkowickiego. W konkursie zwyciężyli Bartłomiej Litwiniec, Jagoda Liska i Lidia Jakubiszyn. Dzieci miały wyrazić swoje wizje przyszłości w odniesieniu do szkoły, środowiska, Europy w kontekście własnego regionu. Co znajduje się na wyróżnionych pracach? Namalowałam moją szkołę i wokół mnie drzewa. Kwiaty. Ja namalowałam kulę, która jest otoczona drzewami, różnymi budynkami, blokami. Namalowałam Polkowice, a wokół nich co jest w nim najbardziej wartościowe, na przykład firma TCC, górnictwo, firma Volkswagen, park, biblioteka szkolna, stołówka, aquapark. Akcja dziewczynka z zapałkami. Dlaczego akurat wybrałaś te rzeczy jako te najważniejsze dla Twojego regionu i dla innych tutaj mieszkańców? Bo dla mnie to jest ważne, bo na przykład w niektórych szkołach nie ma stołówki. Dumy ze swoich uczniów nie kryje dyrektor szkoły podstawowej nr 3 Włodzimierz Liberski. Staramy się, żeby każde dziecko rozwijało swoje zdolności, ale tak się składa, że te zdolności plastyczne są szczególnie rozwijane i widać to w szkole, ponieważ jak pani widziała, tych wystaw jest bardzo, bardzo dużo. Dzieci chętnie biorą udział w różnego rodzaju konkursach, a konkurs o takiej renomie, że jest to konkurs Unii Europejskiej w Brukseli, no to tym bardziej cieszę się niezmiernie, że te dzieci uzyskały nagrody i myślę, że te swoje zdolności rozwijają i będą nadal rozwijać. Dodajmy, że wyróżnione prace zostały wydane w formie pocztówki oraz opublikowane w okolicznościowym folderze. Dodatkowo zorganizowano wystawę najlepszych prac, w tym trzech polkowickich, na plenarnym posiedzeniu Komitetu Regionów podczas Open Day w Brukseli. Okiem powiatu polkowickiego. Informacje, reportaże, podsumowania. Audycja sponsorowana.